W istocie zastanawiające jest, dlaczego młody kompozytor, było nie było funkcjonujący w awangardzie muzycznej odradzającej się Rzeczpospolitej, podjął decyzję o powrocie do zawodu prawnika. No cóż, musimy wziąć pod uwagę fakt, iż od 1909 roku miał już rodzinę. Ożenił się bowiem z Wiktorią Niezabitowską, a była to ponoć miłość od pierwszego wejrzenia. Już w 1912 roku przyszedł na świat pierwszy syn Jerzy, potem w 1919 pojawi się drugi, Michał. Stabilizacji życiowej nie można było natomiast budować na chwiejnej sławie kompozytora czy dość marnie opłacanej posadzie pedagoga. I tak prawdopodobnie w 1911 roku ukończył prawo na Uniwersytecie w Dorpacie. Mało wiemy o pobycie kompozytora w Rosji. Najprawdopodobniej pracował tam jako prawnik, a kompozycja poszła w odstawkę. Kiedy w 1918 roku przyjechał do odradzającej się ojczyzny, w jego tece nie było wielu nowości. W Warszawie zaczął pracować w Ministerstwie Wyznań, potem zaś w Urzędzie Statystycznym przy Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie doczekał emerytury w 1933 roku. O sytuacji kompozytora w tym czasie wiele mówią jego słowa z listu do krytyka muzycznego Adolfa Chybińskiego. Mam moc roboty, wieczorami komponuję. Pensja marna, a ponieważ mam żonę i dwóch synów, więc komponuję o chłodzie i głodzie. Wszystkie nieznaczne kapitały moje pozostały w Rosji. Także w Warszawie zakładam życie na nowo. To też bywa, że nie mam za co kupić papieru nutowego. Szeluto dzielił czas pomiędzy pracę urzędnika, kompozytora, koncertującego pianisty oraz ojca i męża, przy czym na te dwie ostatnie role czasu poświęcał najmniej. Jeśli idzie o komponowanie, to okres międzywojenny był niezwykle twórczy. Powstały wówczas utwory fortepianowe, dwa nokturny czy cztery polonezy, pory roku, opery, na przykład Kalina, poemat symfoniczny Cyrano de Bergerac i pieśni, których pisanie towarzyszyło mu przez całe życie. Niestety jego kompozycje z trudem przedzierały się do programów koncertów w stolicy. Nie uzyskałem poparcia ani rządu, ani magistratu miasta Warszawy, napisał we wspomnieniach. Zwalczany byłem przez zorganizowaną klikę satelitów muzyki eksperymentalnej Szymanowskiego. I tak dawne spory wpływały na teraźniejszość. W 1933 roku, zniechęcony nieprzychylnością środowiska stolicy, przeniósł się do Słupcy w Wielkopolsce. Po roku zaś dołączyła do niego rodzina. Zamierzał tu zostać na dłużej, ponieważ szybko wybudował willę przy ulicy Gajowej. Wkrótce jednak dał o sobie znać imperatyw tworzenia. I chociaż Warszawa była dla jego sztuki zamknięta, to znacznie lepiej powiodło mu się w Poznaniu. Tu zainteresowano się jego muzyką. Uczynił tak na przykład muzykolog Lucjan Kamieński. Serdecznego przyjaciela znalazł w osobie kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, który sam także doświadczył sporo niegodziwości od polskiej krytyki. Sporo przychylności doznał Szeluto od pianisty i krytyka muzycznego Franciszka Łukasiewicza. To dzięki niemu jego muzyka zaistniała na falach poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia. Koncert fortepianowy Hadur z kompozytorem jako solistą, czy poemat symfoniczny Cyrano de Bergerac pod batutą Nowowiejskiego, wykonania tych kompozycji wzbudziły wielkie uznanie publiczności poznańskiej. Mam znacznie spokojniejsze życie, pisał w liście do Chybińskiego w 1934 roku. Wkrótce w to spokojne życie wedrze się wojna. W 1942 roku powstanie koncert skrzypcowy Adur. W czasie II wojny światowej los Apolinarego Szeluty zostanie naznaczony licznymi tragediami. Najpierw zginie w trakcie marszu do Warszawy syn Michał, potem zaś Jerzy. W sierpniu 1939 powołano go do wojska. Podczas wojny służył jako podporucznik rezerwy, został zabrany do obozu jeńców wojennych w Starobielsku. Na jego kamieniu nagrobnym zanotowano: zamordowany strzałem w tył głowy w Charkowie. Sam Szeluto wierzył, że jego syn żyje, monitował w tej sprawie do jednostki wojskowej, której Jerzy służył, jak również do władz PRL-u. W odpowiedzi na pismo obywatela z dnia 8 lutego 1945 roku
Zawiadamiam, że przeprowadzone poszukiwania w celu ustalenia przydziału w Wojsku Polskim podporucznika Szeluto Jerzego dało wynik negatywny. Szef oddziału Krycki, pułkownik.